absolutnie. To jest naprawdę niepotrzebne. Mamy dosyć konfliktów w gminie. I uważam, że jednorazowe. Natomiast stypendia są socjalne dla tych, którzy mają trudności i tutaj to jest realizowane. Natomiast mówię, ten jednorazowe takie nagrodzenie, to może być i 10 tych nagród. Tutaj to wszystko zależy od naszych możliwości finansowych, od Państwa decyzji. Ale uważam, że tu byłoby takie niezależna komisja ocenia naprawdę wiedzę naszych uczniów i cały kształt tego, czego się nauczył, jest oceniony właśnie na egzaminie kończącym szkołę podstawową i gimnazjum. I czym nie ukrywam, także później my to oceniamy tutaj. Państwo to oceniacie, pan Szafran, tak, że to te wykresy. Przedstawiam się, że te wykresy zdecydowanie się poprawiły, tak, że to miało wpływ na to, że nasza szkoła byłaby spostrzegana i w powiecie, i w województwie zdecydowanie lepiej. Także jestem zdecydowanie przeciwny fundowaniu przez gminę stypendium naukowych w Szkole Podstawowej Gimnazjum. Natomiast pan Szafran oczywiście może stworzyć fundację, może zajmować się przydzielaniem stypendiów, to jest jego wola i prawo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny. Dziękuję panie burmistrzu za radę. Zastanowię się oczywiście nad tym. Być może taka fundacja powstanie. Ale nie bardzo chciałbym się z panem tu zgodzić, jeżeli pan mówi o to, czy tam wnuczka burmistrza, czy córka nauczyciela, czy coś takiego. Bo jeżeli byśmy przyjęli kryterium czerwonego paska, no to wiadomo, jeżeli dziecko otrzymuje świadectwo z czerwonym paskiem, to nie będzie miało to znaczenia, czy to jest wnuczek burmistrza, czy córka nauczyciela. Ma dziecko czerwony pasek, otrzymuje stypendium, tak? Poza tym w szkole można się przecież dowiedzieć, pan dyrektor być może orientacyjnie wie, ile uczniów w ubiegłym roku otrzymało świadectwa z czerwonym paskiem. Jaka to jest suma? 50 osób? I można by to... Proszę? No, 50 osób, można by to policzyć przecież, nie? I kryterium czerwonego paska jest bardzo jasne i proste, tak? No, a ta niesprawiedliwości, czy tam jakieś uwagi, czy inne zarzuty, że tam dziecko dostało trójkę, a powinno mieć piątkę, albo dostało piątkę, a powinno mieć trójkę, to zawsze były, są i będą. Natomiast jeżeli to świadectwa z czerwonym paskiem funkcjonują już od wielu lat i jak na razie nikt się za bardzo na to nie skarży, to myślę, że to byłoby jak najbardziej odpowiednie kryterium. Ja bym prosił panie przewodniczący, żeby tego mojego wniosku nie odrzucać już na wstępie. Prosiłbym, żeby się nad tym zastanowić, żeby się zorientować, jaka by to suma wchodziła w grę, ile by na dziecko mogło przypadać i tak dalej, zobaczyć się. Jeżeli pan burmistrz twierdzi, że sytuacja finansowa naszej gminy się poprawiła i jeżeli nasz budżet będzie na to stać, to być może trzeba będzie tak zrobić. W każdym razie jeszcze raz proszę tego na dzień dobry od razu nie odrzucać tego pomysłu. Zastanowić się, przemyśleć się, sprawdzić, ocenić. Być może tak się da zrobić. Ja tak jak podkreślam, trzeba uczniów doceniać i na ile możliwości nasze pozwolą, to na pewno te nagrody będą. Wydaje mi się, że taka jednorazowa nagroda na koniec roku niczym nie jest gorsza niż stypendium po 10 zł czy po 50 miesięcznie, ponieważ to jest jednorazowa kwota, za którą uczeń może po prostu kupić sobie jakąś rzecz, na którą tam długo czeka, którą sobie wymarzył i która będzie jak gdyby zadać uczynieniem za jego trud i wysiłek w przeciągu roku. Natomiast po 10 zł czy po 20 te pieniądze się rozejdą w ciągu roku, nawet z tego powodu on ich po prostu nie odczuje. Natomiast tak jak powiedziałem, kryteria będą jaśniejsze, jeżeli chodzi o przydzielenie tych nagród. One się mogą nazywać stypendia, niech to się nazywa, niech pan Szafran, pan radny Szafran czuje się dowartościowany, nazywają stypendia, ale one muszą, kryteria przydziału muszą być jednoznaczne i niepodważalne. Czerwonych pasków nikt nie podważa, no słyszałem, że podważają. I tu nie chodzi o pieniądze, a gdy będzie chodziło o pieniądze, to po tych skargach będzie cała masa. Oceny. Zawsze można próbować podważać i trudno będzie obronić. Natomiast wynik egzaminu świadczy o wiedzy, jaką uczeń pozyskał, o jego pracy.
I na tym nam przede wszystkim zależy. W związku z tym wydaje mi się, że utrzymuje swoje stanowisko. Uczniów trzeba wynagradzać, trzeba doceniać. Ale róbmy to w sposób taki, który nie będzie kontrowersji i powodował jakiś następnych problemów czy niestasek w szkole, czy między szkołą a rodzicami. To jest naprawdę niepotrzebne. A tak jak mówiłem, także te stypendium po parę groszy co miesiąc one się rozejdzie. Ci, którzy potrzebują wsparcia finansowego, otrzymują. Natomiast taka jednorazowa nagroda na koniec roku naprawdę może być nawet dla ucznia lepsza, bo on może sobie kupić coś. Coś, co chce. Czego by nie kupił, bo po prostu rodziców nie jest stać na to. A te pieniądze dawane po 20 zł czy 50 po miesiąc, to one praktycznie trudno byłoby mu nawet odkładać i zbierać sobie na to. Uważam, że nawet z tego powodu taka nagroda jednorazowa kwota dla ucznia jest lepsza. Panie Przewodniczący, momencik, Panie Przewodniczący. Momencik. Chciałbym Pan coś wyjaśnić w związku z tego. Czyli Pan rozumie, że tak, że jeżeli uczeń w 2012, w roku szkolnym 12-13 osiągnął pasek, otrzymał, to w 2014 miał dostawać przez cały rok stypendium, tak? Nie przez cały rok. Bo każdy uczeń jest na koniec semestru oceniany, prawda? To można to oczywiście wszystko można rozstrzygnąć w regulaminie, prawda? Jeżeli w regulaminie my zapiszemy, że tak, to tak. Już by to było niespójne z uczniami klasy trzeciej i gimnazjum, bo on odchodzi. Trzeba opracować regulamin, zastanowić się. Jest pomysł rzucony, burmistrz ma sztab ludzi, możemy się wszyscy zastanowić. Opracujemy regulamin. Jak zapiszemy w regulaminie, tak będzie, no. Przy pomocy nauczycieli oczywiście. Tak, proszę Państwa, podpublikę mamy po prostu tak jak większe rzeczy, które Pan Rady Szafran zgłasza. Pomysł jest podpublikę, jest on nie do przyjęcia, Pan Rady Szafran wie. Chodzi o to tylko, żeby wrzucić ten. Panie Przewodniczący, w tej sprawie może też zabrać głos. Ale Panie Przewodniczący, ja Pana proszę tylko, żeby Pan Burmistrza nie popierał. Ja popieram Pana Burmistrza. To niech Pan nic na ten temat nie mówi, wszyscy wiemy. Chciałbym powiedzieć, że uważam, że jeśli radni i Pan Burmistrz wygospodarował środki, to po prostu te środki powinny iść na właśnie tworzenie jakichś dodatkowych pól, innych form zainteresowania, żeby właśnie tych najbardziej słabych uczniów zmobilizować po prostu do nauki. Życie jest takie, Panie Włodku, że pieniądz wdzieli i uczniowie między sobą będą się właśnie obwiniać, oczerniać, co to ten Pan Burmistrz mówi. Uważam, że inne formy powinny być wsparcia na różne koła zainteresowań, dla uczniów najsłabszych, żeby z tych uczniów właśnie jak będą średnią podciągnąć. Po drugie, Panie Włodku, uważam, że takimi działaniami jak Pan, że tu by Pan troszkę, ja mówię, tutaj skubnął, tam by Pan skubnął, tu by Pan chciał coś zrobić, coś, ja bym wolał jedną rzecz, jeśli byśmy się skupiali na budżecie. Wie Pan, ja 4 lata temu, jak w tą kadencję wchodziłem, zawsze sobie myślałem, że droga w ściennym będzie. Obojętnie na to, co tutaj powiedział starosta. Jakby Pan dzisiaj mówił do Pana Burmistrza wniosku, nie ze stypendium, to jest też ważne, są nagrody, różne formy. Tyle jest tych nagród w szkole dla uczniów, że faktycznie nie można powiedzieć, że to jest biedna szkoła. Ale żeby zrobić taki budżet spójny i znaleźć rozwiązanie, żeby rzecz zrobić dla wszystkich, gdzie uczniowie będą korzystać, ludzie starsi, młodsi, drogę wściętą. To ja bym rozumiał, nawet jakby Pan Burmistrz inaczej to zawsze wspiera. A takie działania, to ja mówię, popieram, że to jest po prostu pod publikę, co Pan mówi. No to nie jest, my skłócimy jeszcze uczniów między sobą. A nie daj Bóg faktycznie jak, no ja mówię, Pana dzieci dorosły, ale jakby Pan miał jakąś wnuczkę Pana i faktycznie co chwila miała pierwszy pasek, jak ktoś mówił, 0,2, bo się z następnym nauczycielem mu naciągnie. Albo ksiądz z religii mu tam da o 0,2 więcej. I już jest afera. Tak to wygląda. Są nagrody pieniężne, są nagrody rzeczowe. Tyle, co tych nagród jest w szkole, no to faktycznie w naszej co roku jest bardzo, bardzo dużo. Są, ja mówię, o aktywność jeszcze tutaj nasz radny. No można, każdy radny może coś zasponsorować. Możemy zrobić rzutkę, jedną nagrodę. Wiem, że były chyba z 3 czy 4 lata temu jeden uczeń dostąpił, a to Pan, no to butem nagrody.
za te 10 czy 20 zł miesięcznie mamy sobie na komputerze za dobre wyniki. Mogę już, panie przewodniczący? Inne formy nauczania, finansowanie, tak. Panie przewodniczący, całą sesję był spokój, święty spokój, błodzi spokój. Ja to nawet do Kazika powiedziałem, do radnego Deca, że burmistrz dzisiaj jest wyjątkowo spokojny. Oszczędził nam wszystkim jakieś uszczypliwości, docinek i tak dalej, a tym bardziej na koniec pozwolił sobie na jakieś tam posądzanie mnie o działanie pod publikę. Pan to potwierdził oczywiście, ale sam pan później sobie zabrzeczył, że ja nie mam ani dziecka, ani wnuczka w szkole. To pod jaką podpublikę? Dla kogo ja to robię? Nie robię to we własnym interesie, prawda? No. Było cicho, było spokojnie, nie wytrzymał pan. Na koniec musiał pan sypnąć zupełnie niepotrzebnie. Poza tym, panie burmistrzu, panie przewodniczący, muszę panu coś osobiście powiedzieć, bo tam pan powiedział, na początku kadencji, od początku ja pana obserwuję. Teraz jest taka sytuacja, że w przyszłorocznych wyborach jest pan traktowany jako poważny kandydat na burmistrza Ińska. Proszę mi teraz odpowiedzieć na pytanie. Jaki ja będę miał powód, żeby na pana głosować, a nie na pana Racinowskiego, jeżeli pan przez całą kadencję tak usilnie burmistrza popiera? To co, zamienił stryjek siecierka na kijek? Jeżeli pan chce, żebym ja pana zagłosował, musi pan zupełnie coś innego zaproponować. Bo tak to po jaką cholerę ja będę na Terebeskiego głosował, jak on całe życie popierał Racinowskiego? No dlaczego ja mam to robić? Także panie przewodniczący, jeżeli pan chce startować na burmistrza, musi pan się poważnie zastanowić, czy to, że pan przez te 3 lata tak popiera burmistrza obecnego, czy to panu pomoże, czy panu zaszkodzi? Nie będę udzielał panu żadnej odpowiedzi. Bardzo mądrze. Ja bym się zgodził co do ufundowania stypendium, ale dla ucznia czy dla dwóch uczniów, którzy działają, wyróżniają się szczególnie w województwie, na różnych frontach i tak dalej, to ja rozumiem, takie stypendium naukowe dla takich dwóch uczniów, którzy reprezentują naszą szkołę i tak dalej. Ale płacić za czerwone paski z jakimiś tam stypendiami naukowymi, ja to akurat w tym momencie pana Wodka mi też nie poparłem. Takie formy jak są jednorazowe, bo to mówię, nawet sama ta trzecia klasa odchodząca, nie ma już, w zasadzie starał się, tym bardziej się starał, akurat opuszcza mury gimnazjum i praktycznie nic z tego nie miał. Natomiast jak on się starał i będzie miał ten wynik na egzaminie końcowym, dostanie, może gimnazjum nie będą 3, a będzie 9 czy 10. I to jest jakaś forma motywacji. Natomiast stypendium takie za czerwone paski, a na półrocze czerwonych pasków się nie rozdaje, bo tylko na koniec roku szkolnego, a tylko na podstawie średniej 4,75, to będzie wyścig szczurów, żeby na półrocze te 4,75 osiągnąć. Wydaje mi się, że stypendium naukowe za czerwone paski to jest jakoś, to się rozmija. Panie przewodniczący kościelny, to jest tylko moja propozycja, jakiś tam sposób do przemyśleń i do zastanowienia się. To nie jest konkretna propozycja. Trzeba się nad tym zastanowić. Panie przewodniczący, jeżeli nie tak, to tak. Czy jeszcze są wolne wnioski do pana burmistrza? A poza tym jeszcze jedno, panie przewodniczący kościelny, a co będzie stało na przeszkodzie, jeżeli my będziemy na przykład płacić te stypendia uczniowi, który skończy gimnazjum i pójdzie gdzieś do Stargardu, do Szczecina? Zasłużył sobie, niech ma. A w czym to będzie przeszkadzać? Poza tym musicie, to co pan burmistrz powiedział, że te pieniądze gdzieś tam to dziecko przepuści albo i tak dalej, no tak dokładnie pan nie powiedział, ale to o to chodziło przecież. Pamiętajcie, dziecko, które się uczy, jeżeli ono dostanie 50 zł, ona na pewno tego nie zmarnuje tych pieniędzy. Ona na pewno wyda na książkę, na laptopa, czy tam na tableta, czy na inne rzeczy. Rozumiecie? Coś, na coś, co mu będzie potrzebne do nauki. Ale czy nie łatwiej będzie sprecyzować, że na egzaminie końcowym, jeżeli osiągnie 45 punktów i nawet jak ich będzie 20, trudno, ale to ten pułap tak nie wie, to po te 45 będziemy musieli jakoś wyasygnować i dalej. Ale takie wszystkim za czerwone paski uważam, że to by było. Ale to, a pasek się czerwony zależy za ile? 4,75? Powyżej, tak? Tak, na no to dobra, to można podnieść próg na 5,1, 5,2. Co za problem? A to będzie ten próg w punktach za egzaminie końcowym. No dobra, no zastanawiajcie się, ja myślę, że pomysł jest dobry, zastanawiajcie się. Ja uważam tak, że nie chciałbym tej dyskusji oczywiście dzisiaj
przerywam, bo to miał być wniosek i jeśli jest problem, który pan tam zasadził. Ale ja wniosek złożyłem, panie przewodniczący. Wniosek realizuje pan burmistrz, ale nie, tu jest komisja spraw. Komisja przyjęła to też do tego. I sobie może w punkt rzucić i po prostu na komisjach na ten temat dyskutować i wypracować jakiś wniosek. Czy to jest zasadne, czy nie zasadne. Czy jeszcze są wolne wnioski w porządku obrad do pana burmistrza? Nie widzę. Przystępujemy do punktu 8. Komunikaty i informacje. Chciałbym państwu przedstawić, że w komunikatach przyszło tutaj pismo w imieniu Szczecińskiej Kopalni Surowców Mineralnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, że tam prosi pana burmistrza o wyjaśnienie sprawy przedłużającego się terminu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego uruchomienie kopalni w Ińsku. Pan burmistrz odpowiedział tutaj, czym to było spowodowane, że to nie leży wina właśnie po stronie urzędu, tylko po prostu to, co dzisiaj w informacji swojej zamieszcza. Jeśli państwo radni będą chcieli się zapoznać z treścią tych pism, to oczywiście do wglądu pani. Ale panie przewodniczący, skąd to pismo się wzięło kopalni, jeżeli powiedzmy gmina czeka na ich dokumenty, tak? To skąd się to wzięło? 12.9. wpłynęło pismo. 12 września. Tak, do pana burmistrza. A 25 odbyła się komisja urbanistyczna, tak? Rozumiem, że odczytać całe pismo? No niekoniecznie, ja później sobie skieruję, przeczytam, ale to w ogóle nie rozumiem, skąd się to wzięło, jeżeli my czekamy na ich dokumenty, tak? Pan dyrektor uważa po prostu, że wina leży. To znaczy, że my jesteśmy winni, bo my czekamy. Tak, a po prostu pewne dokumenty po prostu nie były. Panie przewodniczący, czy ja będę mógł cera tych papierów dostać, tych dokumentów było? Powiedziałem, że są tu do wglądu pani Moniki. No ja bym chciał cera. Mogę przeczytać wszystko, nie ma problemu. Nie, niech pan nie czyta. Ja przeczytam może. Panie przewodniczący, proszę nie czytać. Przeczytam. Pan burmistrz Andrzej Racinowski z powiadomieniem Rady Miejskiej w imieniu Szczecińskiej Kopalni Surowców Mineralnych Spółki Akcyjnej Siedlisko w Szczecinie. Proszę pana burmistrza o wyjaśnienie sprawy przedłużającego się terminu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego uruchomienie kopalni w Ińsku. Spółka w związku z podjętą z dnia 11.11 roku uchwałą Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie przystąpienia do opracowania planu umieściła inwestycje w Mińsku w swoich planach inwestycyjnych. Sprawą zaangażowanych zostało wiele osób i środków finansowych. Mamy wrzesień 2013 roku i jedynie projekt uchwały, który akceptuje pan burmistrz, nie udało się do tej pory uzyskać, a pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej odbyło się w styczniu bieżącego roku. Zgodnie z podpisaną ponad 15 miesięcy temu umową z wykonawcą firmą Jackowski Studio, plantem finansowany przez spółkę, powinien już być uchwalony. Nie znam powodu wstrzymania czy też przedłużania już rozpoczętych prac. Procedura uchwalenia planu, który trwała zwykle nieco ponad rok, wydaje mi się obecnie niemożliwa do zrealizowania. Spółka nie może dłużej bezczynnie czekać. Dalsze blokowanie działań zmierzających do uchwalenia planu powoduje konieczność zainwestowania środków finansowych w inny rejon Polski i oddalić realizację planowanej w Mińsku inwestycji o co najmniej kilka lat. Spółka, przystępując do pracy nad planem, potraktowała sprawę bardzo poważnie i tego samego oczekiwała od władz gminy i miasta Ińsko. Rozpoznano między innymi szczegółowe możliwości wywozu koszywa, tak aby zapewnić obejście miasta Ińsko. W temacie działam w sprawie ustalenia alternatywnej trasy wywozu koszywa bez uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego. Spółka nie będzie traktowała poważnie, a rozpoczęte już procedury mogą zostać wstrzymane. W załączeniu na poparcie naszych słów przesyłam panu burmistrzowi propozycję starosty powiatu starogackiego objęcia kontraktem terytorialnym dla województwa zachodniopomorskiego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie ciągu komunikacyjnego obciążającego drogę wojewódzką nr 151 na odcinku między drogą krajową nr 10 i nr 20 z zapewnieniem obejścia miasta Ińsko, między innymi na potrzeby obsługi kopalni kurzy. W imieniu spółki proszę o podanie powodu, do których prace nad planem są przedłużone. Są przedłużane terminów, jak i kolejne etapy procedury planistycznej będą realizowane oraz planowane daty zakończenia tych prac. I tu pan burmistrz odpowiedział, oczywiście też te pismo do Rady Miejskiej wpłynęło.
Odpowiedź dotyczy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części obręb geodezyjnych gmina, geodezyjny Cienin, gmina Insko. W odpowiedzi na pismo dnia 11 września 2013 roku burmistrz Zińska informuje, że bardzo poważnie traktuje sprawę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Cienin, gmina Insko. Przedłużający się termin opracowania wyżej wymienionego planu spowodowany jest niedotrzymaniem terminów przez Jackowski Studio wykonawcę przedmiotu zamówienia. W dniu 20 listopada 2012 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy i Miasta Lińsku w sprawie omówienia postępów prawnych dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Ciemni gmina Lińsko. W dniu 4 stycznia 2013 roku odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Unii Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie wyżej wymienionego planu. Komisja wprowadziła uwagi do projektu planu i zaleciła ponowne przedłużenie projektu planu miejscowego celem zaopiniowania. Przesłanym mailem dnia 11 lutego 2013 roku przez panią Dominikę Jackowską projekt planu zagospodarowania przestrzennego gminy Insko dla terenu objętego część obrębu geodezyjnego Ciemni pod eksploatacją pośrodka naturalnego nie nadawał się do dalszego procedowania, w tym ponownego przedyskutowania na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistycznej, ponieważ nie gwarantował ochrony interesów osób trzecich, a co za tym idzie, narażał gminę na konsekwencje finansowe. W wyżej wymienionym projekcie nie został uwzględniony żaden wniosek zawarty w protokole z posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej z dnia 4 stycznia 2013 roku. Dnia 15 lutego 2013 roku wystąpiliśmy do wykonawcy wyżej wymienionego planu o jak najszybsze poprawienie i przygotowanie projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko i opracowanie ekofizjologiczne zgodnie z ustaleniami wymienionymi na wyżej wymienionej posiedzeniu komisji. W dniu 24 maja 2013 roku wezwaliśmy Jackowski Studio do bezwzględnego zachowania terminów wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w paragrafie 4 umowy dnia 22 maja 2012 roku, z uwagi na dalszy brak postępu nad pracami związanymi z opracowaniem wyżej wymienionych planów. W dniu 22 lipca 2013 roku wykonawca projektu planu przesłał dokumentację dotyczącą opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Ciemni. Ponadto informuję, że 25 września 2013 roku odbyło się drugie posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w wyżej wymienionej sprawie odnośnie planu. I to była odpowiedź pana burmistrza. Proszę bardzo, pan państwo, to są wszystko szczegóły. Tyle, to państwo pamiętacie, kiedy rozmawialiśmy tutaj przyjmując uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu i kilka razy dyskutowaliśmy na temat ewentualnie bycia czy nie bycia wyrowni na terenie gminy Insko. Ja wtedy mówiłem, że uważam, że Insko, że żwir powinien być kopany na terenie gminy Insko i będzie kiedyś kopany i to nie ulega wątpliwości, to są dobra, z których gmina powinna korzystać, ale nie bezwarunkowo. Gmina musi po prostu mieć z tego korzyści. Musi i także mieć zabezpieczone pewne swoje działania czy kierunki działania, jakie są prowadzone w gminie oprócz ewentualnego wydobycia, czyli mam tu na myśli turystykę. Mówiłem, że nie wierzę w to, co tam panowie czy panie z komisji referendalnej opowiadali, że na wioskach jeżdżą, że jeziora po wysypaniu i tak dalej. To są totalne bzdury, żadne jezioro nigdzie nie wysłał w Polsce, nie wysłał od takiej kopalni. To musiał być kopalnia, gdzie kopalnia ma dwa powiaty. To oczywiście wpływ wtedy jest na tyle duży, że jeziora mogą obniżać swój poziom wody. Natomiast w Mińsku takiego zagrożenia nie ma, Niemcy to mieli kopalnie w koło i nic się z jeziorami nie działo. Natomiast takim realnym i poważnym zagrożeniem to jest transport. I transport musi być rozwiązany, inaczej zgody na kopalnie, ja przynajmniej uważam, że nie powinniśmy dać. Także takim warunkiem było utrzymanie zatrudnienia na terenie gminy, o tym mówiliśmy, że po prostu to nie może być bezwarunkowo, dajemy panu dyrektorowi
papier, a on go chowa do szuflady i czeka na lepsze czasy, kiedy się będzie opłacało kopać. Na dzień dzisiejszy mają tą małą kopalnię w Czortowie, w której nie kopią, bo nie mają zbyt. W związku z tym nie bardzo widzę powodu, żeby mieli prace związane z planem, bo akurat tutaj firma robi to tak, jak robi. Są problemy, ale to jest inny temat. Uważam, że na dzień dzisiejszy, a pan dyrektor oczekuje, w sprawie drogi nie zrobi ono nic. Na dzień dzisiejszy nic nie zrobiono. Stoimy w miejscu. Ale której drugie drogi? Tej w Sztorkowie? Tej w Sztorkowie? Która by miała... Nie. Nie. Która by służyła do wywozu projektu, uzgodnień i tak dalej. Gwarancji, że żwir będzie wywożony nie przez Insko, nie przez Ciemnik, nie przez pozostałe drogi, tylko zostanie stworzona droga do wywozu alternatywna. Na dzień dzisiejszy ustalenia są w miejscu i ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy uchwalili plan, nie mając gwarancji, że ten żwir tamtędy pójdzie. Bo to jest realne zagrożenie, transport. Poza tym pan dyrektor pozwalniał, mimo że prosiłem, żeby ludzi nie zwalniał, pozwalniał ludzi i pokazał to, co pokazał. I na dzień dzisiejszy tutaj pan dyrektor musi trochę zmienić swoje podejście do tematu. Nie liczyć na to, że bezwarunkowo otrzyma od nas zgodę na kopanie żwiru. Tak jak mówiłem, kiedyś ten żwir będzie kopany, ale to gmina musi być traktowana jako partner i gmina musi na tym odnieść korzyści, a nie doprowadzę do tego, żeby stworzył zagrożenie w postaci, że możliwe jest otwarcie kopalni, a mi powiedzą później, że drogi nie będzie. A pan dyrektor zaczyna kota obłanę obracać, że najpierw plan, a później będzie droga. Mówiliśmy tutaj inaczej, jak państwo pamiętacie. I tutaj po prostu musimy, uważam, że nie należy się spieszyć na dzień dzisiejszy z planem, trzeba czekać aż. Dlatego też tak się dzieje, że na dzień dzisiejszy nie ma zbytu na żwir, mają ginawę i to im wystarczy. I nawet gdyby dzisiaj dostali zgodę, to i tak tych żwirowi nie używa przez najbliższe 2-3 lata. Póki koniunktury nie będzie, póki nie zacznie się robić dróg tutaj na naszym terenie, nie będzie tam poszukowania na żywo. I dlatego uważam, że do końca tej kadencji plan powinien być robiony, uzgodnienia, ale decyzja nie powinna zapaść, póki nie będziemy mieli gwarancji, że ten żwir będzie wywożony tak, jak zakładaliśmy. Dlatego też i nie ponagram sprawy i pan dyrektor musi trochę zmienić, inaczej zacząć traktować gminę. To nie jest tylko interes firmy prywatnej. To my musimy zapewnić, ja tu jestem do tego, żeby zapewnić i wszyscy tu jesteśmy tego, żeby zagwarantować prawa gminy. I także naszych mieszkańców, którzy z tej turystyki żyją i transport, który poszedłby przez Nińską, no na pewno nie byłby tutaj wskazany i do tego dopuścić nie można. Także te prace się toczą, ale na pewno ja nie wyobrażam sobie, żebym miał skierować w ogóle tutaj projekt, ten uchwały pod obrady państwa, jeżeli nie będziemy mieli rozstrzygniętej sprawy wywozu tego żwiru. Bo to jest realne zagrożenie. Nie to, że tam woda będzie jakieś jeziora nisko, bo ona jakby miała uciec, to z tego jeziora do niego dawno uciekła, które jest 9 metrów niżej. Natomiast transport to jest naprawdę realne zagrożenie. Ma. To musi być rozstrzygnięte jednoznacznie. Także mówię, no pan dyrektor musi trochę inaczej traktować gminę i jeżeli jest prośba, żeby pracowników naszych mieszkańców nie zwalniać, to powinien to potraktować jako inwestycję w przyszłość i tutaj, bo nam zależy na tym, żeby nasi ludzie pracowali. I poza tym jeszcze kilka uwag jest też do eksploatacji właśnie w Skorkowie. Żwir miał być włożony drogą, nie asfaltem, tylko tą drogą. Droga nie została wykonana, wszyscy jeździli dalej asfaltem. Dopiero po mojej interwencji pan dyrektor oczywiście mi wmawiał, że oni jeżdżą tą drogą. Ja tu byłem sprawdziłem, tam żadnego śladu nie było. Oprócz tego, co koparka zrobiła drogę, a wszyscy dalej jeździli asfaltem. Tam zniszczyli nawet. Dopiero po mojej interwencji zaczęli tamtędy jeździć.
trochę zmienić podejście i traktować gminę jako partnera, bo ja rozumiem, że on jest odpowiedzialny za firmę, ale my jesteśmy odpowiedzialni za gminę i musimy się nawzajem szanować i dopiero możemy mówić o tym, że damy zgodę. Na dzień dzisiejszy, dzieci kopalni muszą trochę dojrzeć do organizacji. Panie Przewodniczący, ja proszę, aby pani Monika mi skserowała te dwa pisma po tym, po sesji. To tyle miałem w komunikatach. To pan burmistrz jeszcze udzielił informacji w sprawie tego komunikatu. Zamykam obrady po 30 sesji.